Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj u mnie jest niedziela, tydzień po świętach wielkanocnych i słuchajcie, mam Wam bardzo dużo do opowiedzenia, bo bardzo dużo się działo. Na początku chciałbym zacząć moją opowieść o ostatnich wydarzeniach od buńki. Oczywiście to jest moje szczęście, że jak wychodzę z kamerą, to tak jakby wszystkie samochody na tym świecie zaczęły jeździć tą drogą, naprawdę. No ale dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie zatem od buńki. Jesteśmy u naszej koleżanki, nasza koleżanka wykociła się, słuchajcie, w Wielki Piątek. Wielki Piątek. Ma tam, słuchajcie, cztery malutkie króliczki. A sytuacja jest dosyć ciekawa, bo w niedzielę, kiedy były święta, czyli to było już 3 dni po wykocie, przechodziłem sobie, słuchajcie, koło klatek i tak nagle z głupia popatrzyłem, a tam na środku u buńki w klatce taki mały pyrtuś leży. Mówię sobie, cholera, coś jest nie tak. Przecież sprawdzałem dzień wcześniej klatkę i wszystko było na miejscu. Więc co poszło nie tak? Wyciągnąłem tego maluszka. No i patrzę, a jest mega odwodniony, no po prostu widać, że od momentu urodzin nic kompletnie nie jadł. No i tutaj mnie troszeczkę tak zaciekawiła sytuacja, no bo dzień wcześniej sprawdzałem, klatkę, sprawdzałem to gniazdo, były cztery króliczki, one naprawdę bardzo dobrze wyglądały, więc to jest niemożliwe, że to jest któryś z tych królików. Wyciągnąłem go, no i co się okazało? Okazało się, że no króliczek jest w tragicznym stanie. Poszedłem od razu po mleko kozie. Ja zawsze, słuchajcie, w lodówce, jak jest jakiś, są jakieś wykoty i tak dalej, mam mleko kozie w zapasie właśnie na takie wyjątkowe sytuacje w razie W. No i słuchajcie, podałem, dałem mleczko temu króliczkowi, oczywiście bardzo chętnie zjadł. No i pytanie, co się stało? Czemu samica go odłożyła w jakieś inne miejsce? No nie ogarniam sytuacji, co się tam mogło wydarzyć. No ja powiem ze swojej strony, że gniazdo sprawdziłem naprawdę dokładnie, więc jego w tym gnieździe na pewno w sobotę czy dzień wcześniej nie było. Króliczek jest teraz u mnie w domu, dokarmiam go mlekiem kozim. To jest mleko, słuchajcie, kozie z mieszanką żółtka i probiotyku. Probiotyk, który kupiłem, nazywa się Lakcji. No i jest najmniejszy z naszych podopiecznych. Proszę bardzo, jak się dociepły butelki tuli, ma tu już trochę syfu. No, trzeba będzie mu to posprzątać, nie, kruszynku? Trzeba dać nakarmić, już trochę mu dałem, szczerze powiedziawszy. Tylko teraz, żeby uwiecznić chwilę, jak je, o, proszę bardzo. O dwójkę to zje, myślę, na obiad. Miał pokarmiony, butelka wymieniona z wodą i sobie odpoczywa. No, proszę bardzo. No i to tyle, no, także mam od buńki, słuchajcie, jednego króliczka w domu, cztery odchowuję, jak widzieliście, kluski takie, że no niesamowite. Czemu tak się stało, że ona go nie odchowuje, nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Teraz chciałbym przejść do Balbinki, jak widzicie, Balbinka tutaj jest z czwórką swoich, z piątką swoich dzieciaczków i jednego brakuje. Od świąt, jak tylko były święta, to jeden z maluszków niestety, ale przestał jeść, był taki naprawdę bardzo osłabiony. No i jak to oczywiście moje szczęście wygląda, były święta, nie miałem gdzie jechać do weterynarza, pojechałem dopiero we wtorek, ale już zapobiegawczo zacząłem podawać Biocox temu właśnie króliczkowi. No i jak pojechałem dopiero we wtorek po świętach do weterynarza, no to on jakby te moje przypuszczenia potwierdził, że według niego też jest to kokcydioza. Króliczek niestety pomimo wizyty u weterynarza, no, po północy zmarł tego samego dnia, czyli z wtorku na środę po północy. Nie przeżył niestety, no ale to jest taka właśnie przykra natura. Podczas wizyty u weterynarza został pobrany kał tego wienka, które tam zrobił do tej klatki tego króliczka. Dodatkowo następnego dnia dowiozłem pozostałe kupy tutaj z tej całej rodzinki. No i wyniki potwierdziły, że po prostu w tych główienkach znajdują się te pasożyty właśnie kokcydiozy. Jeśli chodzi o Karolinkę, Karolinka tutaj elegancko odchowuje dziesiątkę swoich szkrabów. Wczoraj szkraby miały troszeczkę już zielonki wprowadzone. Ogólnie wszystkie króliczki miały wczoraj zielonkę. Oczywiście tak odrobinę, bo jeżeli jest nowy sezon, no to ja to tak staram się delikatnie wprowadzać, a potem no to już jest
Cały paśnik potrafię nieraz taki założyć królikowi i sobie przez cały dzień chrupie. No, a tu jakieś krawy fajne. No. Kolejną sprawą, jaką chciałem wam powiedzieć, to wczoraj była sobota. Wybrałem się wczoraj do sadu, tam do góry. Z kolejną próbą ratowania tej trawy, która tam jest. Mianowicie kupiłem znowu nowe nasiona, pojechałem. No i co jeszcze dodatkowo? Kupiłem aerator. Taki aerator, jakby kogoś ciekawiło, kosztuje 160 zł. Oczywiście wykonanie jest dosyć lipne i chińskie, jak na 160 zł, ale zresztą zobaczcie, co się działo właśnie wczoraj w sobotę na działce. No i jestem już na działce, mam ze sobą nasiona, będziemy siać, ale patrzcie, co tutaj się od Janie pawiło. Jak trawa już zarosła, ja nie wiem, jak ja tym aeratorem będę tu robił. Wziąłem taki, wiecie, ten trójzębnik, żeby to trochę może przekopać. Kurwa, wysypałeś, idioto. Wziąłem ten trójzębnik i spróbujemy trochę tą ziemię ruszyć, albo patrzcie, jaka to jest trawa, ten aerator to wszystko zbierze. Ale ziemia jest twarda, twarda, strasznie twarda. Także słuchajcie, ja się zabieram, może tutaj zrobimy takie małe ujęcie. Tylko nie mam jakiegoś statywu, żeby postawić. Ale dobra, może na drzewie jakoś się uda zawiesić i spróbujemy, no zobaczymy. Generalnie słuchajcie, to wszystko wygląda, jakby ta trawa była gęsta, jak się tak popatrzy o, z takiego widoku, ale jak sobie wejdziecie tak od góry, popatrzycie z bliska, to popatrzcie, jaka tu jest rzadziocha. Pousychane to w ogóle, no dramat. No i plan jest taki, żeby właśnie z tym aeratorem przejechać i po jednej części zrobię tylko aerator, a po drugiej aerator, jeszcze ten trójzębnik, zobaczymy, jak ta trawa wzejdzie. Kurwa, nie wziąłem tych nasion traw. Wziąłem tylko te zioła. O panie jedyny. Ale to najwyżej jutro tu podejdę. O, idzie bigl. Idzie bigl. O, proszę, jak rwie. O, proszę. O, widzita. Oczywiście tą nową, świeżą też zerwał, ale ile tego starocia? Gdzie ja to będę dawał? Rzuć pod drzewo. O, gdzieś była. W ramce ty jedna uparta. Dobra, jedziemy od lewej strony. No ja to tyrtum, tyrtum, a grubasę go odpoczywa, wyleguje się, tolciuś. No i słuchajcie, tutaj część trawnika przekopałem, tam gdzie były takie placki. Jo, zaczynamy siać. No to lecimy. Siała baba mak, nie wiedziała jak. No i dobra, moi kochani, kończymy robotę. Tyle trawki się udało, no nie całą działkę, szczerze powiedziawszy. Zresztą widać tu taki pasek, nie? Gdzie było jechane. Tyle zostało, no zobaczymy, co z tego będzie. Generalnie cała trawa kosztowała mnie 50 zł, tam niecałe, nawet no 40 parę złotych tak naprawdę. Więc no zobaczymy, bo jak drugi rok nic się nie uda tutaj po prostu dosiać tej trawy i nie zagęścić, no to nie wiem. Ale prawda jest taka, że tak na szybko w sumie wszystko z tą trawą tak robię, bo nie czytałem za bardzo intensywnie, nie edukowałem się w jakiś większy sposób, po prostu tak ogólnie rzecz biorąc. Ała kur! No nie, z telefonem nie mogę iść. Więc ja ogólnie zabieram się już do królików. Zaraz godzina karmienia tego malucha, więc muszę być na miejscu, mleczko odgrzać i możemy coś działać dalej. Wróciliśmy z pola i już widzę, że po toli fasoli chodzą kleszcze. Tola będziemy musieli ci kupić. O, jest następny. Trzeba Foresto kupić, no. Biedoku. Wieczorem będziemy oglądać, co to się stanęło. Pierwsza w tym roku zielonka. Jest już sucha, króliczki chętnie jedzą. Proszę bardzo, jak wcina dziewczyna. Smakuje, nie? Pierwsze w tym sezonie zielone. Oj, ty moja fionko piękna, oj.